Film ten pokazuje, jak wykonać pierwszy ruch za pomocą silnika LeanMod. Przed naszymi oczami znajduje się panel kontrolny. Rozpoczniemy od ruchu Triggered VA Interpolator. Ten wymagający wyzwolenia ruch jest powszechnie stosowany do zastępowania aplikacji pneumatycznych lub innych aplikacji dwupozycyjnych kontrolowanych z wykorzystaniem wejść-wyjść o poziomach napięć 0-24 V. Ruch ten powszechnie znany jest jako ruch trapezoidalny. Ruch ten wymaga podania pozycji, prędkości, przyspieszenia oraz opóźnienia. Wyzwalanie tutaj oznacza, czy system wykona jeden ruch, przeważnie wysuwający, w chwili ustawienia bitu wyzwalającego na wartość 1, oraz jeden ruch, przeważnie wsuwający, w chwili ustawienia wartości bitu wyzwalającego na 0. W celu skonfigurowania bitu wyzwalającego przechodzimy do drzewka projektu, w którym kolejno rozwijamy zakładki Parameters, Motion Control, Drive Configuration, I/O Definitions, X4.6 Function. Znajdują się tutaj wszystkie funkcje, które możemy przypisać do pinu 6, do którego my przypiszemy funkcję Trigger, nadającą mu funkcjonalność wejścia wyzwalającego. Dwukrotnie klikamy na Trigger, po czym zostaniemy poinformowani o konieczności zatrzymania firmware. Należy zwrócić uwagę na to, że silniki zamontowane w orientacji pionowej podtrzymujące jakieś elementy mogą opaść w dół. Teraz musimy skonfigurować wejście wyzwalające. Przechodzimy do Trigger, Trigger Modes. Do wyboru mamy kilka trybów działania funkcji wyzwalającej. Tryb Inhibited sprawia, że niwelowane zostają drgania sygnału powodowane poprzez elementy mechaniczne urządzeń generujących go. Tryb Delayed pozwala na wprowadzenie opóźnienia w wywołaniu ruchu po pojawieniu się odpowiedniego sygnału na wejściu wyzwalającym. Ustawimy tryb Direct dla bitu wyzwalającego. Następnie musimy powiedzieć napędowi, jaki tryb został wybrany lub jaki rodzaj ruchu zamierzamy wykonać. W tym celu przechodzimy do Motion Control, Drive Configuration, Motion Interface, Run Mode Settings, Run Mode Selection. W tym miejscu znajdują się wszystkie tryby pracy oraz typy wykonywanych ruchów, jakie możemy do napędu wprowadzić. Wybieramy Triggered VA Interpolator. Klikamy na niego dwukrotnie. Zwróćmy uwagę na pojawiające się tutaj małe czerwone litery L. Oznaczają one, że dokonane tutaj zmiany zostaną wprowadzone do napędu bez konieczności zatrzymywania firmware. Przechodzimy teraz do ustawień Triggered VA Interpolator. Znajdują się tutaj Trig Fall Config oraz Trig Rise Config. Określamy w nich, jaki ruch zostanie wykonany w chwili pojawienia się podającego zbocza sygnału wyzwalającego oraz jaki w chwili pojawienia się zbocza narastającego. Klikamy Trig Rise Config. Znajdują się tutaj cztery parametry ruchu, które musimy podać. Są nimi pozycja, prędkość lub prędkość maksymalna, przyspieszenie oraz opóźnienie. Dokonamy zmiany parametru określającego pozycję. W tym celu dwukrotnie klikamy na Position i zmieniamy ze 100 na 120. Ustalimy prędkość maksymalną na równą 2 m na sekundę. Wartość przyspieszenia oraz opóźnienia pozostawimy niezmienione. Przechodzimy teraz do panelu kontrolnego i dokonujemy restartu napędu, ponieważ firmware został wcześniej zatrzymany. Klikamy Yes. Po ponownym uruchomieniu napędu widzimy, że nasz silnik jest odłączony, a procedura bazowania nie została przeprowadzona. W celu poprawienia tej sytuacji przechodzimy do części kontrolnej i zaznaczamy Enable Manual Override dla bitu Switch On. W celu załączenia naszego silnika, zmiany statusu na Switched On, odznaczamy oraz ponownie zaznaczamy Override Value. Teraz musimy przeprowadzić procedurę bazowania naszego silnika. W tym celu zaznaczamy Enable Manual Override dla bitu Home oraz zaznaczamy Override Value. Ustawiamy dla danego bitu wartość logiczną 1. W tym momencie silnik jest poprawnie zbazowany. Odznaczamy teraz Override Value, po czym pojawia się komunikat Operation Enabled, wskazujący na możliwość wykonywania dalszych operacji. Po załączeniu silnika oraz zbazowaniu go przechodzimy do I/O Panel. Napęd jest gotowy do odbierania danych pojawiających się na wejściach fizycznych, które będziemy symulować z poziomu I/O Panel. Zaznaczamy Enable Manual Override dla wejścia 4.6.
Kolejnie zmieniamy wartość dla bitu wyzwalającego z 0 na 1. Jak widać, został wykonany ruch wysuwający Rise, natomiast po zmianie bitu na wartość 0 wykonany zostanie ruch powrotny Fall. Wysunięcie, wsunięcie. Jeśli zechcemy teraz dokonać zmian osiąganych pozycji dla ruchu wysuwającego i wsuwającego, wystarczy, że zmienimy odpowiednie parametry dla Trig Rise Config oraz Trig Fall Config. Powiedzmy, że chcemy zmniejszyć pozycję 50, przy czym chcemy zwiększyć prędkość oraz przyspieszenie. Ustawimy prędkość na 5 oraz przyspieszenie i opóźnienie na 10. Pamiętajmy, że zmian dokonaliśmy wyłącznie do ruchu wysuwającego, ale utrzymaliśmy te same parametry powrotu. Wracamy do pinu 6, Enable Manual Override, Override Value. Ruch jest znacznie szybszy niż poprzednio. Powrót, wysunięcie, wsunięcie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne części kursu.